Ty, zdroje, kierujesz do strumieni, które pośród gór się sączą. Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa pośród gałęzi. Parę lat temu miałem okazję rozmawiać ze znajomą. Matka, trojga dzieci, rzeklibyśmy, bez mała bizneswoman, pracująca w korporacji bardzo dana i można powiedzieć też zagoniona sprawami zawodowymi i rodzinnymi. Ale doszła no, do takiego już niebezpiecznego momentu, prawie że wypalenia zawodowego. Kiedy rozmawialiśmy o tym, co można by z tym zrobić, ona przyznała, że w młodości bardzo lubiła chodzić w góry i że wiele lat po prostu tam nie była. i Zachęciłem ją, żeby tak zaryzykowała i postanowiła wpisać na twardo do kalendarza, po prostu wyprawę samocną weekendową w góry. Po dwóch dniach spędzonych gdzieś tam w Beskidach znowu ją spotkałem. Miałem wrażenie innej osoby. Miałem wrażenie kogoś, kto. Zresztą tak to powiedziała. Wiesz co? Weszłam na tę górę i nagle zobaczyłam, że jest jeszcze inny świat niż ten mój dom, niż ten mój open space. Że przez tyle lat zamykałam oczy na piękno stworzenia. Właśnie piękno stworzenia jest jednym z dowodów istnienia Boga. Warto właśnie sobie dzisiaj przy okazji tego pięknego psalmu pytanie, na ile sami czytamy z tej Biblii Przyrody, na ile nasze dzieci, nasze wnuki wprowadzamy tę Biblię Przyrody, też na ile jakoś. W taki zdrowy sposób kształtujemy i swoją, i innych świadomość ekologiczną. Tu nie chodzi oczywiście o jakieś przegięcia ekologicznych globalistów, ale naprawdę jest o co dbać. Pamiętam, kiedyś ksiądz z takiej niedużej miejscowości w trakcie kazania powiedział, że właśnie spacerował po lesie i Zobaczył kupę śmieci. Postawił kijem pogrzebać w tej kupie i wiedzą co Państwo? Wiem, czyje to śmieci. Ale dzisiaj jeszcze nie powiem. Jeśli nie znikną, powiem za tydzień. Zniknęły. Więc to jest przykład, że, że można naprawdę prostymi środkami, a nawet pewnym takim przyjaznym sposobem, otwierać ludzi na właśnie dbałość o środowisko, na to wszystko, czym też Pan Bóg do nas mówi przecież.